Witajcie, z tej strony odkrywca Adi, który słuchacie kolejny materiał z serii War Thunder i tym razem rozegramy bitwę na 8.7 za pomocą brytyjskiego drzewka. A więc tak, jakie mam tutaj pojazdy do zaprezentowania w tym materiale, to są mianowicie takie jak Chieftain Mark 5, Vickers Mark 3, Chieftain Mark 3, Falcon i jeszcze do tego śmigłowiec Scout. Tak więc tak to się prezentuje u mnie. Też w międzyczasie, bo pewnie widzicie, że znowu nagrywam 8.7, znowu nie mam, jakby to powiedzieć, nowych pojazdów. Ale tak, co do brytyjskiego drzewka, jakiś tam progres się pojawił w moich badaniach, jeśli mowa o nowe pojazdy, mianowicie zbadałem dwa naraz pojazdy, a mianowicie tak, Concept 3 i jeszcze Ratera 90, oraz jeszcze jakąś tam taki pierwszotierowy pojazd, czyli Sark. No, czyli jakieś tam pojazdy zbadałem, ale nic z takich wyższych tierów. No może pomijając tego Ratera 90, ale tak to, no, można powiedzieć, że po staremu na razie to wygląda. Co do mojego skauta, no to badania dalej trwają w kierunku Waspa, tylko Waspa i tak nie będę używał, ponieważ skaut jest znacznie lepszy od tego Waspa, więc od razu będę musiał startować do tego Lynxa. Ale dobra, no to co, rozpoczynamy naszą pierwszą batalię i zobaczymy, jak nam pójdzie. A więc tak, Mozdok. Jakie tiery? To się okaże. Gdzie bym chciał też pojechać? To też jest dobre pytanie. Myślę, że bym gdzieś pojechał na prawo. O matko boska, pełny raptier. To niedobrze. Ale tak, gdzieś tutaj pojedziemy za pomocą tego Chieftaina Mark 5, ponieważ on ma znacznie lepszy silnik od tego wersji trójki. Więc myślę, że ten jest bardziej opłacalny. No i co? Użyłem fajną kartę na punkty doświadczenia, czyli 150%. No i jeszcze karta do produkcji monet, 75%, więc w teorii i raczej jak to się dzieje zazwyczaj w praktyce, to może być to przegrana bitwa. Ze względu na to, że użyłem takie dość mocne, fajne karty. Ale może mi się poszczęści. Ale to wszystko się oczywiście okaże. Ale ja ryzykuję. A właśnie, aha, Niemcy, Ruskie, Chińczycy i jeszcze Włosi. Potrzebuję wsparcia. A ma X10? Coś wjechało na punkt, no nic dziwnego, że coś wjechało, tylko szkoda, że jeszcze nikt nie wjechał na punkt A. No bo ktoś wjechał i nawet na punkt B, czyli dwie strefy zostaną przejęte. Czy ja coś tutaj widzę? Nie, jeszcze to, że coś zginęło od Judesa, to tam. Juszek 405 zabił Juszka 405, tarte dalej. Co ja tutaj widzę? Coś na pewno widzę. No, jak widzicie, no, demonem prędkości to ja nie jestem. Ale to jak to większość brytyjskich pojazdów nie jest raczej demonem prędkości. I ten mój taki dosłownie szybki pojazd to jest oczywiście ten Vickers. No, ale wolę Chieftaina, bo Chieftain, jakby nie patrzeć, jest lepszy. Pod innym względem. To nie jest fajna mapa, jeśli mowa o właśnie obniżenie lufy. Co mi właśnie tutaj brakuje. Jeszcze to jest L44, więc nie dość, że on ma fajne działo. To jeszcze co on posiada? A no jeszcze posiada termowizję. Niestety ten Chieftain nie posiada. Wiem o tym, że ten Chieftain chyba on jest na 9.0, ten co już ma taki kompozyt. Bo tam mamy zwykły pancerz. A tam co ma kompozyt, to jeśli dobrze pamiętam, to on właśnie ma termowizję, tylko że on jest oczywiście na wyższym tierze. I kolejna sprawa, ja go nie mam. Czy nic ja tutaj nie widzę? Słabo.
Bardzo słabo. Ja kompletnie nic nie widzę. Wow. Te kolejne drzewa mi przeszkadzają. Chyba poczekajmy, może coś tutaj wyjedzie. Może coś mi się pokaże łaskawie. O. Dowódca i kierowca, czy ja go widzę? Co ja trafiłem jak nie jego? Układ napędowy wieży, wciąż słabo. Mój pocisk się rozbił, a nie zwykłe trafienie go, bo nic mu nie zrobiłem. Chyba jakieś tam prymitywne trafienie zrobiłem. O, Judas dostał od swojej broni, czyli od pocisku kierowanego. Aha. Jakaś rakieta poszła. No dobra, naprawiam się na spokojnie. Na szczęście tylko zamek działa i rufa. Nikogo nie straciłem, jeśli mowa o załogantów. Więc chociaż takie pocieszenie. Au, au. Skąd ja zostałem? O Jezu, serio? Tutaj jest gwostek? Boże, jak ja długo ładuję. Nawet zabity, ale niestety ledwo ja żyję. Już w ogóle pomijając to, że moja lufa się obraca tak jak... nie powiem co. Znaczy moja wieża. Czy tutaj jakieś altypalty? Czekaj, 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 czy ty żyjesz? Ty się ruszasz. Cholera jasna, gdybym miał dalmierz laserowy, to bym go trafił. A tak to się pokazałem mu. Dalej tam stoisz? Co to jest w ogóle? To jest tam! To jest cholerny tam. Dobra. Znaczy, nie do końca dobra, bo to nie jest fajny pojazd. Że tak mało go widzę i na daleko jeszcze. O, asysta, jak miło. Asystę to ja lubię. Lepsze to niż nic. Au, au. A mnie cholera jasna walnęło? O-o. Hmm. Niby helikoptery, znaczy niby pilotki ja posiadam, jako moja drużyna. Niby coś tam mamy, ale widać, że niezbyt. Dobra, lecę. O, teraz jak się zaspił po tym, jak zginąłem. Teraz mu się przypomniało. Jakiemuś tam Szwedzikowi. Matka boska, ale przegrana. Jak widzicie, tylko dlatego, że użyłem zarąbiste karty. Jakieś tam 150%, 75%. O Jezu, zaraz się rozbiję, bo się zagapiłem na ten samolot. Zastanawiając się, czy zaraz zmienię walnię. G91. Inolde używa. I jeszcze są 11. O Jezu, ale fajny zestaw. Cześć, kolego. Ja i tak zaraz zginę. Sojusznicy przejęli strefę.
No, o tym właśnie mówiłem. Fajnie, że wrogowie mogą bezkarnie latać. Słabo wrój. Tak, jeszcze kurczę porodkę, zamiast skupić się na faktycznie celach groźnych. Czyli na samolotach, to nie, będzie strzelał wypojazdem. Nie wiadomo z jakiej paki. Jakiś dron cały czas lata. Tak poza tym. O, asysta. Ale i tak słaby wynik, bo zobaczcie, ja nic nie zrobiłem. Dosłownie takie gucia. Oczywiście Daddy jeszcze obrywał. No bywa. Możesz zginąć w końcu. Okej, okay. Poprawiłem swój wynik, dzięki oczywiście Falconowi. Jakaś skrzynka, do której nie mam kluczyka. Ile ja zarobiłem? No, 20 tysięcy. Troszkę punktów badań. Więc chociaż dobry i tyle. No to co? Kolejna batalia. A więc tak, taka mapa typowy szturm. Niezbyt mi się to podoba, szczerze mówiąc. Mogę nawet powiedzieć tak, że dupska nie urywa. Ale dobra, rozpijmy się i jedziemy gdzieś. No fajne, kurde, czołg się pojawił, jakieś hojo. Super śmieszny gracz, bardzo zabawny wrój. Patrzę na mapie, gdzie jest potrzebny zasięg. Zrozumiałbym go, gdyby zespił się w mieście. Tam ma większe szanse niż tutaj. Ale tutaj... powodzenia. Nie, to uczucie, kiedy kłoda mocno spowalnia czołg. Niestety wciąż jest to największa tajemnica tej gry, czyli właśnie to, co ja widzę. Aż ktoś ładnie wybuchł. Atkam wagę 90. A, faktycznie coś tam jest. Nie ma tam kampienia przy moście.
No, czyli kogoś zjąłem. Czy ktoś jeszcze tutaj podjedzie? Na razie nikt. Szkoda. Czemu ktoś wali jakby po tej stronie? Ktoś tutaj jest? W sumie nawet bym się nie dziwił, gdyby ktoś tutaj podjechał. O, jest. Że ja go nie widzę już. To był Rusek. Albo Chińczyk. Ale pewnie jakiś BMP. Co się obstawia? Oj, wiecie co? Dobrze, że ja zostałem tutaj. Popatrzę na to, że mój team już nie żyje. To dobrze, że nie pojechałem, bo bym skończył tak samo. No i co? Tam to wyjedzie czołg? Chyba nie wyjedzie. A szkoda. Tam? Znowu gąsienica, a wiesz co, kopnij się w tyłek już naprawdę. Bo już przez to ginę, bo a nie jakaś gąsienica pochłania ten pocisk. Bo naprawdę. A ja się widzę. I chora trafił. Gdzie ja dostałem? Dwa razy wieżę. Nie no, super, że gąsienica uratowała T-72. Nie no, bardzo super. Dwa razy. Ekstra. Szkoda, że moja gąsienica tak nie pokonia pociski. No nic. Naprawimy się na spokojnie i tyle. Jeszcze muszę przeładować. A, on żyje. On się żyje. To gorzej. Aha, bo on jest tam gdzieś za skałką. Gdzie ty jesteś, bo ja cię nie widzę? Typ. Typ. Jeszcze większy typ. Mam trzy pyrotki. Ani jedna nie reaguje. O, teraz zabiliście. Teraz, kurczę. Wow. Uwielbiam swój team. Ciekawe, co robiły wcześniej te pyrotki. Dobra, idę na skautę. Mam nadzieję, że mnie znowu jakiś samolot nie zabije. Czemu nie mogę się podnieść? Nie wiem, gdzieś się tutaj na tych górach się zatrzymam i wtedy będę tak, no, strzelał. No nic. Jak widzicie, pechała bitwa. Nie to, że jakiś T-62, który ma pojemne gąsienice na moje pociski, to jeszcze dostałem z rakiety. I chyba znowu, bo w poprzedniej bitwie też dostałem z rakiety. Więc wow. O, F-84. Jak fajnie.
Ale dobra, Toyota w końcu coś zrobiła. Więc może w teorii jest troszkę bezpieczniej. Zróbmy coś i to szybko, inaczej przegramy. Nie wiem, czy on wiecie, że leci w niego rakieta, czy jak? No, mówię, że to jest T-72. To jest głodny smok? To jest głodny smok. Nie. Drzewo. Niech cię w dupskowanie. A wow. Widzę. I to gdzieś na blisko. Żeby było zabawniej. Ale dobra, coś tam zabiłem z mojego śmigłowca. Chociaż dobre i tyle. Chociaż mogło być lepiej. No, mogło być. Chodzi? No chodzi. Chodzi po dupsy. Ciężko coś zajmuje Stefan. Baget jeszcze. Jeszcze baget. I zginął czegoś. No, jeszcze tak oczywiście powiem na start, a raczej już tutaj na końcówkę, że to będzie ostatnia bitwa w tym odcinku. Niestety przegrana znowu. Oj, i to poważnie. Wow, chociaż ja żyję. Chociaż ja przeżyłem. I to przed końcem bitwy. I bardzo dobrze. Tym razem wzrost był silniejszy. Medal Korei. O, dostałem medal. I to jeszcze w odcinku. No nic, chociaż zarobiłem, więc dobre i tyle. Troszkę coś tam zbadałem. No dobrze, mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli ci się spodobał ten kanał, to zostawcie tutaj suba oraz dzwoneczek, także trzymajcie się i do następnego, także do zobaczenia. Cześć.